only shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. Now my ex keep calling, but she be in the way. And I need a day around. Hejka wszystkim, tu Zylcy i zapraszam was na kolejny filmik na moim kanale. Chcę zamówić pizzę, bo jestem właśnie w hotelu i jadę windą, ponieważ się zawsze się stresuję jeździć windami. W takich momentach sobie myślę, że spokojnie, na pewno wyląduję na tym piętrze, co mam. I zjeżdżam na poziom 0 i będę szła zamawiać do recepcji pizzę, także sekunda. Zjechałam na zły poziom, zjechałam, bo to jest winda do basenu, która prowadzi i jak z nią się zjedzie na 0, to wjeżdżasz do magazynu. Ja wjechałam do magazynu, także zrobimy to inaczej. Teraz wysiądę na piętrze, gdzie mamy pokój, a potem będę szła tą windą, którą się chyba powinno jechać do recepcji. Nie wiem, ale mam nadzieję, że jakoś dam radę. W ogóle nie wiem, czemu trochę stresuję się zamówić zwykłą pizzę. Ale trzymajcie za mnie kciuki. Zamówiłam przed chwilą dwie pizze i powiedziałam właśnie, że chcę do pokoju, nie? W sensie, że chciałam na basen, ale pani powiedziała, że na basenie nie można jeść. Także to znowu się przenoszę z windy do windy. Ale pani powiedziała, że nie mogę wziąć pizzy na basen, ponieważ na basenie jest zakaz jedzenia. Także po prostu weźmiemy ją do pokoju. I raczej rozumiem w pokoju i zobaczymy, co potem będzie. Może potem wrócimy na ten basen. Jest godzina w ogóle 13:13. Ja w ogóle nie powiedziałam, gdzie jestem, ale jestem w Mediolanie, bo przyjechaliśmy wczoraj właśnie do Włoch, bo nagrywałam wam parę vlogów z Francji, jak widzieliście, może oglądaliście, może nie. No i zostaliśmy na parę dni we Francji. Potem pojechaliśmy do Monako na tak godzinę maksymalnie, zobaczyć trochę, jak wygląda właśnie Monako. I potem poszliśmy, właśnie pojechaliśmy do Włoch i długo jechaliśmy z Monako do Włoch, bo jakoś nawet 4 godziny i przyjechaliśmy wczoraj wieczorem, właśnie dzisiaj spędzamy cały dzień na basenie, a wieczorem będziemy zwiedzać, bo w dzień jest strasznie tutaj gorąco, strasznie parno, także będziemy zwiedzać właśnie dzisiaj sobie też wieczorem. Przed chwilą wyszedł pan, który właśnie przyniósł pizzę do pokoju i zobaczcie. Tak wygląda pizza. Tu jest jedna, tu jest już druga. To są zwykłe margarity, jakieś takie na grubym ciecie. Także zaraz będziemy jeść obiad i po obiedzie będziemy się właśnie zbierać, kąpać i będziemy lecieć na miasto. Ale też zrobię wam taką małą recenzję pizzy, bo szczerze jestem bardzo ciekawa, jak ona może smakować. Jesteśmy teraz w sklepie, weszliśmy do Aldi szybko, bo idziemy zaraz do centrum Mediola. No tak jak mówiłam wcześniej, właśnie się ubraliśmy, właśnie wyszliśmy i kupujemy jakieś parę rzeczy, bo jutro jedziemy już do Niemczech. Bo będziemy wyjeżdżać, także potrzebujemy trochę jedzenia na drogę, bo jutro będziemy strasznie długo jechać, cały dzień. Także teraz lecimy kupić jakieś jedzonko. Z siostrą znalazłyśmy musli. Weźmiemy to musli sobie do auta, będziemy takie przegryzać i popijać mlekiem. No. To jest nasz plan, wziąć musli czekoladowe. No, także taki mamy plan. Także teraz szukamy mleka, bo wszystko tu jest po włosku napisane, więc bardziej patrzę na obrazki, tutaj chyba jest napisane, że tu chyba gdzieś powinno być mleko, jakieś nabiały. Ale to są jakieś szynki, więc nie wiem, gdzie są. Macie tam jest? Chodź. Aha, dobra. Tutaj powinno być mleko. Mozzarella, jakieś sery, ricotta i jest mleko. Chyba. Szukamy lody ekipa. Akcja lody ekipa. Poszukiwanie lodów ekipy razem z moim bratem, którego nie ma tutaj, bo sobie poszedł. No zobacz, jakie podobne. Szukamy lody ekipy. Coś w stylu kaktusów. Tak, krewetki. Nie ma lody ekipy.
Dzień dobry. Ogólnie to jakby nagrywam to dokończenie podczas mojego montowania, bo montuję ten filmik i tak się dziwię, w ogóle gdzie jest zakończenie? Czy ja gdzieś nagrałam jakieś zakończenie i przypomniało mi się, że potem następnego dnia wyjeżdżaliśmy do Niemiec. Ja faktycznie zapomniałam potem nagrać pożegnania, także bardzo was przepraszam, ale naprawdę wypadło mi to z głowy, także naprawdę was bardzo przepraszam, ale właśnie jestem w trakcie montowania tego filmiku. Trochę czasu od tamtej pory minęło, ale bardzo chciałam wam podziękować za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótszy troszeczkę vlog wam się podobał i właśnie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach na moim kanale. Pa, pa! Heard you wasn't